To jest kobieca strona podcastu, gdzie wraz z ekspertkami Uniwersytetu WSB Merito rozpatrujemy tematy dotyczące kobiet w wielu kontekstach, poruszając zagadnienia w gruncie prawa, teorii oraz praktyki i naszego własnego postrzegania. Ja, Anna Cieślak-Ospalska, zapraszam. W tym odcinku porozmawiamy o przedsiębiorczości kobiet, a naszą rozmówczynią będzie dr Katarzyna Kalata. Dzień dobry. Dzień dobry. Kilka słów wstępu. Doktor nauk prawnych, specjalizująca się w ubezpieczeniach społecznych i prawie pracy, kandydatka na prezesa ZUS w 2015 roku, radca prawny, twórczyni i opiekunka merytoryczna studiów podyplomowych Prawo dla HR w Łodzi. O przedsiębiorczości kobiet dzisiaj porozmawiamy i o tym, jak nam idzie prowadzenie i dlaczego w ogóle chcemy prowadzić swoje biznesy. Ale muszę na początku zacząć od tego, że mam taki trochę problem z określeniem przedsiębiorczość kobiet, bo wiem, że męskiego odpowiednika nie ma. Nie robi się specjalnie konferencji dla mężczyzn, nie robi się specjalnie spotkań dla mężczyzn. Tam raczej idziemy pewnego rodzaju branżami, dziedzinami, zainteresowaniami, a nie płcią. No my jako kobiety jesteśmy dosyć niepewne. Zawsze musimy wszystko sprawdzić 15 razy, przeszukać cały internet, zrobić 5 doktoratów, wychować dzieci czasami po drodze, zrobić studia podyplomowe, jeszcze jeden kierunek i dopiero wtedy uznamy, że może jednak się nadajemy na jakieś stanowisko bądź nie. Więc chyba kobiety potrzebują takiego wsparcia mentalnego z uwagi też na swoje cechy charakteru. I takie grupy wsparcia, no to często nikt tak nie zrozumie kobiety jak druga kobieta. Jeszcze kobieta w takiej samej sytuacji, która ma te same problemy, czy jej problemy, znaczy może nie do końca problemy, tylko kwestie organizacyjne, prawda? Jeżeli mówimy to o wychowaniu dzieci, mówimy o też szklany sufit, który nas, przed nami kobietami wszystkimi zawsze gdzieś tam stoi, to też tak może, te takie organizacje, one motywują się wzajemnie, prawda? Czyli druga kobieta wysłucha i jednak, jak już przeczytałaś ten cały internet, zrobiłaś milion tych fakultetów, no to jednak, to jest ten twój moment, startuj, tak? Czyli potrzebujemy takiego, mimo tych naszych wysokich kwalifikacji, bo kobiety są co do zasady, no, znaczy są więc bardziej wykształcone niż mężczyźni. Jeżeli na przykład mówimy o studia MBA czy kończoną administrację, no to 2/3 tych kierunków kończą kobiety, tak? Ale jednak potrzebujemy, jest dużo niepewności w nas, takiego wsparcia. I dajemy sobie to wsparcie. Ale kiedy i dlaczego zakładamy firmy? Co jest takim triggerem, co jest tym bodźcem do tego, żeby założyć swoją firmę? Oczywiście są różne badania, ale z takich najczęściej podawanych powodów, chyba 41% ankiet wskazuje, że kobiety chcą być niezależne i chcą pracować na własnych zasadach. To też wynika z tego, że w pewnym momencie w naszych organizacjach osiągniemy to miejsce, do którego jesteśmy w stanie dojść, już wyżej po prostu nie przeskoczymy. Nie mamy możliwości wyżej przeskoczyć. Ja tutaj podam fajny przykład Japonii. Kobiety w Japonii zakładają firmę, ponieważ tam jest duża dysproporcja, jeżeli chodzi o w ogóle zarządzanie, więc kobiety nie są w stanie osiągnąć pewnych pozycji, mimo świetnych kwalifikacji, świetnych predyspozycji i one w pewnym momencie po prostu odchodzą z organizacji i decydują się na założenie własnych firm. I to jest główna przyczyna, jeżeli chodzi o Japonię. Drugi taki właśnie element, na co liczą kobiety zakładając własną firmę, to lepsze zarobki. No oczywiście mamy, jak wiadomo, no tutaj lukę płacową, kobiety cały czas zarabiają mniej, więc kobiety we własnych biznesach są w stanie, jeżeli ten biznes będzie, prawda, no, efektywny i dobrze będzie prosperował, zarobić dużo więcej na przykład niż na etacie. A taki powód, że, czy też moja taka obserwacja, że często kobiety myślą o tym, żeby założyć firmę tuż po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. To znaczy wtedy, kiedy mają do wyboru albo wrócić do pracy w korporacji, która jednak mimo wszystko będzie wymagała pełnej dyspozycyjności, a małe dzieci z jednej strony potrzebują opieki, z drugiej strony może też nie zawsze, niekoniecznie chcemy je zostawiać w żłobku czy pod opieką opiekunki. Z trzeciej strony oczywiście wiadomo wszystkie choroby, które się zdarzają małym dzieciom. I myślałam sobie o tym, że założę swoją firmę, to będę miała taki elastyczny czas pracy. Będę mogła go dopasować do mojej rodziny, do dzieci. Tak, w idealnym świecie, jeżeli firmy już dobrze prosperują, to można tak podejść, ale wiadomo, że w biznesie jest różnie i często te początki, szczególnie przedsiębiorców, no są dosyć ciężkie, tak? Czyli tutaj się borykamy z kwestiami pracowniczymi, znalezieniem odpowiedniego supportu, takiego też administracyjnego. Więc to często takie, tak idealizujemy troszeczkę to prowadzenie firmy. Ja coś wiem na ten temat, bo sama prowadzę dwie firmy i naprawdę przeżyłam już różne momenty w swoim życiu i załamania,
oprócz, znaczy to są też takie przyziemne rzeczy, że po prostu mamy na przykład klienta, podpiszemy świetną umowę, a ten klient okaże się oszustem i nam potem nie zapłaci i stoimy przed wyborem, co dalej, prawda? Więc to nie jest tak na początku też do końca kolorowo, ale oczywiście też taka motywacja wśród kobiet występuje, jak również no tutaj też musimy powiedzieć o takim czarnej stronie tego kobiecego biznesu, bo dane pokazują, że co trzecia firma w Polsce jest prowadzona przez kobiety, mówię o małym i średnim biznesie, jednak też mamy dużo z szarej strefy, że pracodawcy chcąc uniknąć płacenia składek, nie chcą opłacać składek od kwoty przychodu, czyli od kwoty, która jest na umowie o pracę, wypychają rzesze pracowników na tak zwane B2B. I mamy tutaj faktycznie ukrytą pracę na etacie. I tutaj nie możemy mówić o takim typowym przedsiębiorcy, prawda, bo to jest praktycznie pracownik etatowy. Tu mamy do czynienia troszeczkę z takim zjawiskiem, jak kiedyś mieliśmy te umowy o dzieło, jakieś podwójne umowy, że ludzie są po prostu zmuszani. Tutaj też musimy wskazać, że Polska no, jest trzecim krajem, jeżeli chodzi o Unię Europejską, jeżeli mówimy o liczbie przedsiębiorców. No i tutaj jest dużo właśnie ukrytego tego B2B, co de facto jest pracą etatową. No dobrze, to wiemy już mniej więcej, dlaczego chcemy założyć, ale też są takie sytuacje, kiedy chcemy założyć swoją firmę, kiedy o tym myślimy, ale coś nas powstrzymuje, co najczęściej nas będzie powstrzymywało. Z dostępnych badań wynika i z ankiet przeprowadzonych wśród kobiet właśnie przedsiębiorców, że kobiety najbardziej się bają właśnie finansowania. Tutaj jest właśnie problem z finansowaniem i druga kwestia jest tego, że po prostu kobietom nie wyjdzie. Czyli taka obawa, taki lęk, taka dosyć duża, mała samoocena, prawda? Czyli niepewność, bo kobiety, które decydują się otworzenie firm takich już, które prosperują wiele lat i odnoszą sukcesy, to są kobiety pomiędzy 35 rokiem życia a 45. To są kobiety, które już swoje przeżyły, często odchowały właśnie dzieci, stanęły przed wyborem, czy wracam do korporacji i pracuję, załóżmy, od tej 8 do 16 i mam pełną pracę, ale wiem, że już nic więcej nie osiągnę, nie będę w stanie spełniać swoich marzeń, ambicji, nic nie spróbuję i za parę lat mogę się obudzić i powiedzieć hello, no i co ja zrobiłam? Ja nie jestem do końca szczęśliwa, nie jestem spełniona, czyli z czegoś zrezygnowałam kosztem rodziny, a też nie o to chodzi w naszym życiu. Życie jest za krótkie, żeby z czegoś rezygnować. Więc no tu jest wiele aspektów, prawda? Ale ta niepewność i ta niewiedza, czy nam ten biznes wyjdzie, czy nie wyjdzie, to dotyczy tylko kobiet? Mężczyźni tego nie mają? Nie boją się? Nie, mężczyźni mają troszeczkę inne cechy charakteru, więc w mężczyznach na pewno nie jest tyle niepokoi, co w kobietach, prawda? Kobieta, tak jak powiedziałyśmy sobie na początku, no musi 15 razy sprawdzić, upewnić się, obdzwonić jeszcze i zweryfikować, czy na pewno wszystko jest okej. Więc ta niepewność, ta taka potrzeba, no kobiety są lepiej wykształcone, a mimo to nadal no nie porywają się. Kobiety na przykład też inaczej inwestują niż mężczyźni. Kobiety 15 razy przemyślą, zanim dokonają jakiegoś ruchu, prawda? Też mówimy o inwestycjach. No jak już sobie to wszystko przemyślimy, sprawdzimy za i przeciw, to w jakich branżach najczęściej działamy? Znaczy tutaj, jeżeli chodzi o branżę, no to kobiety najwięcej firm kobiecych jest, jeżeli chodzi o, mówimy tutaj o usługach, tak? Czyli kobiecy biznes to są głównie usługi. No i tutaj no oczywiście możemy powiedzieć o takich bardzo powszechnych usługach, jak wiadomo stricte kobiecych, jak salony beauty, prawda? Co też chciałabym troszeczkę pominąć, ale też na przykład mamy biura tłumaczeń, jest dużo mecenasy, które decydują się na tworzenie własnych firm, przedszkola, księgowe, ale oczywiście też nie możemy zapomnieć, że też kobiety zaczynają być innowacyjne, też działają w branżach IT, w branżach coachingu, social mediów, tutaj reklama, marketing, ale głównie jednak to są usługi w tym momencie. A są takie branże, które przez kobiety są pomijane z jakiegoś powodu? Nie są pomijane. Kobiety działają nawet w branżach budowlanych. Ja też miałam takie doświadczenie spotkania świetnej bizneswoman. Co prawda okazało się, że nawet ZUS jej nie uwierzył, że ona prowadzi taką działalność i zakwestionował jej w ogóle działalność, ale miała firmę budowlaną. Tak? Czyli też spotykamy się na co dzień tutaj z takimi stereotypami, że jednak firma budowlana i kobieta, no to coś tutaj musi być na rzeczy. Tak? Co prawda zakończyło się sukcesem, udowodniłyśmy, że firma była prowadzona, ale to też tutaj kobiety mierzą się z różnymi stereotypami. Mówiła Pani o tym, że prowadzi Pani dwie firmy. Czy miała Pani, zwłaszcza na początku, kiedy zaczynała Pani prowadzenie tych firm, czy spotykała się Pani z takim spostrzeżeniem, że albo deprecjonowaniem tego, co Pani robi, bo jest Pani kobietą, czyli to nie może być prawdziwy biznes, to pewnie gdzieś tam jakiś przy okazji. Ja pierwszą firmę, którą otworzyłam, to ona jest w zakresie, bo ona cały czas funkcjonuje, w zakresie outsourcingu kadr i płac. Ja uznałam, że no jeżeli już
pracowałam jako kierownik, jako dyrektor, no to trzeba teraz zbudować swoją firmę, ponieważ da mi to po pierwsze więcej możliwości. Tutaj też była kwestia rodzinna, bo ja akurat no, jestem mamą bliźniaków i po powrocie z macierzyńskiego wiedziałam, że nie będę miała gdzie wracać, ponieważ firma, w której pracowałam, zespół został zlikwidowany i przyjęła to firma też outsourcingowa w zakresie właśnie payrollu. Ja stanęłam przed takim dylematem, co ja mam teraz zrobić, czy ja mam gdzieś iść, pracować na etacie. Generalnie chciałam też spędzić jak najwięcej czasu z tymi moimi dziećmi, więc uznałam, że po prostu spróbuję coś zrobić od nowa, od zera sama. Więc moja firma powstała w 2014 roku. Naprawdę nie miałam żadnego wsparcia, jeżeli chodzi tutaj o portfolio klientów, o jakieś finansowanie zewnętrzne. Więc tutaj krok po kroku, też poprzez budowanie marki osobistej, no bo uważam, że budowanie marki osobistej w kobiecym biznesie jest bardzo ważne, czyli nie tylko w kobiecym biznesie, w każdym biznesie, czyli też taki jakiś networking, pokazanie siebie, też spowodowało, że ta firma wiele lat funkcjonuje, tak? Kolejną firmą była właśnie kancelaria, ale to już jest moja ogromna pasja, więc to jest zupełnie co innego i to też jest, żeby ten biznes, w mojej opinii, wyszedł nam, kobietom, to my musimy po prostu robić to, co lubimy. My nie możemy wstawać i budzić się z takim przeświadczeniem, że o Boże, idę znowu do pracy, będę tam siedziała 8 godzin, tylko musimy wstać i po prostu być spełnione. I to zupełnie ma inną energię, to zupełnie ma inne podłoże, tak? Więc najważniejsze jest chyba w tym wszystkim, żeby znaleźć taką równowagę pomiędzy sobą i znaleźć coś, co naprawdę kochamy i co naprawdę lubimy. Ale pani sytuacja bardzo przypomina moją, tylko 2 lata jestem w tyle, bo moja sytuacja to rok 2016-17, kiedy faktycznie ja też po macierzyńskim wiedziałam, że nie będę miała do czego wrócić w pracy, ponieważ faktycznie zespoły też zostały zlikwidowane i wtedy najlepszym rozwiązaniem było założenie czy też wrócenie do swojej działalności. I to było dla mnie takie bardzo oczywiste i też daje cały czas bardzo dużo i z jednej strony radości i też dużo wolności. Coś, czego myślę, że żadna inna firma by mi nie dała. Ale mówiła pani o tym, że miała pani klientkę, czy też ma pani klientkę z branży budowlanej i pojawił się temat ZUS-u. Czy ZUS nie jest takim tematem, czy też takim elementem, który powoduje, że my często boimy się zakładania firmy, bo o ile jeszcze chodzi o odprowadzanie składek comiesięcznych, to no wiemy, że będziemy musiały to robić. Natomiast jeżeli planujemy dziecko, to tutaj już mogą się pojawić problemy. Tak samo, jeżeli, nie daj Boże, zdarzy się nam zachorować, też mogą się pojawić problemy i wyzwania związane z przeprawami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Czy to nas troszeczkę nie powstrzymuje? Z badań wynika, że generalnie kobiety boją się tych wszystkich rzeczy około biznesowych, jeżeli chodzi właśnie tutaj tak nazwę to administracyjnych, bym tak nazwała. Czyli kwestia w ogóle doboru podatków, kwestia wyboru formy działalności. Znaczy, no musimy sobie powiedzieć, że to jest tak skomplikowane u nas, że naprawdę konia z rzędem, kto jest w stanie to pojąć, otwierając własną działalność. I my musimy się skupić na biznesplanie, musimy znaleźć miejsce prowadzenia działalności, musimy być aktywne w social mediach, musimy ogarnąć dzieci, przepraszam, do przedszkola, do szkoły na zajęcia dodatkowe, często zrobić zakupy i połączyć cały rozgardiarz domowy, tak? I jeszcze odpowiadać na maile klientów, czy coś tam się wydarzy, bo nie mamy jeszcze rzeszy pracowników, szczególnie na początku, a nawet później jak mamy, no to kwestia jest taka, że no to jest nasz okręt, czyli pracownik dzisiaj może być, jutro może nam się pochorować, a my musimy zrobić, przepraszam, dopieścić tego klienta, nawet jak będzie miał najlepszą strukturę, to wszystko spada na nas, więc tutaj jest na pewno kwestia dobrej organizacji i odpowiadając na to pytanie i kwestie ZUS-u, no tutaj oczywiście osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, one mogą podlegać ubezpieczeniom, emerytalnym, rentowym, znaczy podlegają co do zasady emerytalno-rentowemu i chorobowe ubezpieczenie jest dobrowolne i to ubezpieczenie chorobowe umożliwia nam właśnie ten płatny zasiłek. Jeżeli coś nam się wydarzy, jeżeli mówimy o wypadku, to ubezpieczenie wypadkowe nam gwarantuje takie zabezpieczenie. Tylko problem naszego systemu w mojej opinii polega na tym, że tutaj nasz ustawodawca no, chciał nas zmotywować też do otwierania tych działalności gospodarczych i daje nam na przykład ulgę przez pół roku, że możemy nie płacić tych składek, ale w zamian my nie mamy tego ubezpieczenia. To jest pierwsza taka nasza motywacja, czyli przez pół roku możemy płacić tylko składkę zdrowotną, a po pół roku, przez 2 lata możemy płacić
składki od 30% minimalnego wynagrodzenia. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, miał jednego klienta, że klient skorzystał z tej ulgi i okazało się, że miał wypadek. Akurat klientowi ucięło rękę i to dosyć taki dramatyczny przykład i on mimo to, że zgłosił się do tego ubezpieczenia chorobowego, ale jeżeli płacił składki od 30% minimalnego wynagrodzenia, to wiele lat temu on miał zasiłek w wysokości 200 zł brutto. Więc to są takie kwestie, które po prostu nie pozwalają nam przeżyć, więc tutaj też przepisy są źle skonstruowane, no bo jeżeli państwo chce pomóc nam, przedsiębiorcom, żebyśmy my rozwijali, tworzyli nowe miejsca pracy, żebyśmy byli zabezpieczeni, to nawet jeżeli umożliwia nam płacenie ulgi przez jakiś czas, opłacenie mniejszych składek, to w razie jakiegoś nieszczęśliwego wypadku powinno nam gwarantować zasiłek minimalny wysokości. A niestety tak nie jest. To jest też inna kwestia, bo oczywiście też tą kwestię aktualnie podnoszę przed Sądem Najwyższym. Jestem ciekawa bardzo rozstrzygnięcia, bo właśnie mam wielu klientów, którzy ulegli jakimś wypadkom czy jakiemuś zdarzeniu losowemu i tutaj ten zasiłek, który oni otrzymali, jest sprzeczny też z minimalnymi normami konstytucyjnymi, czyli z prawem do zabezpieczenia społecznego, który mówi, że ta taka minimalna granica, którą ustawodawca powinien nam zagwarantować, jest mierzone też minimum egzystencji. I one są na poziomie mniej więcej tam 1200-1300 zł, w zależności od roku na osobę. Jeżeli dostajemy 200 zł, nie jesteśmy w stanie prowadząc firmę, mając jeszcze rodzinę i bez żadnego wsparcia z boku, w ogóle z czegoś takiego się utrzymać i też podnieść, bo to chodzi o to, żeby te firmy funkcjonowały. Tak? Więc przepisy są dziurawe, przepisy są bardzo nieżyciowe i nie wiem, z czego to też do końca wynika, czy z braku takiej autorefleksji naszego ustawodawcy, czy po prostu z braku chęci też rozwoju tego małego i średniego biznesu. Ale wiele razy słyszałam też opowieści kobiet, przedsiębiorczyń, które zaszły w ciąży, były na L4, i ZUS co chwilę je wzywał na kontrolę. Raz, że ciąża jest takim momentem w naszym życiu, kiedy faktycznie się stresujemy, bo się stresujemy, co jest oczywiste, ale do tego, jeżeli jeszcze dochodzą kontrole z ZUS-u, to nasze życie łatwiejsze nie jest. I to też jest chyba dosyć duża obawa tych kobiet, które myślą o tym, żeby w najbliższym czasie, czy też w ogóle w jakimś czasie powiększyć swoją rodzinę i niekoniecznie chcą się z ZUS-em, mówiąc kolokwialnie, potem użerać. Tak, niestety nam daleko do tych państw zachodnich, na przykład do Austrii, gdzie urzędnik jest po to, żeby nam pomóc. Niestety w tym momencie nie mamy urzędu przyjaznego państwu, mimo to, że akurat ZUS ma wiele laurów, różnych nagród, ale niestety tutaj trzeba troszeczkę zmienić mentalność, bo jeżeli wynagradzamy urzędników za to, przepraszam, że oni coś znajdą na panią, na mnie, i jeżeli oni dostają dodatkowe benefity za to, że mnie pozbawią zasiłku, to coś tu nie gra, ale to nie gra na górze, to nie gra w ogóle od założenia. Więc jak ja mogę prowadzić bezpiecznie biznes, być zabezpieczona, skoro urzędnik tak jakby na mnie czyha? Więc tu musimy zmienić naszą mentalność, musimy zmienić nasze po prostu też podejście do biznesu, ale to jest tutaj duża rola parlamentu, przekształcenie się, troszeczkę zmienienie sposobu myślenia. Jeżeli mały i średni biznes przynosi 67% PKB naszego kraju, to tym przedsiębiorcom trzeba pomóc. W tym momencie nie ma żadnego wsparcia dla firm. Mamy jakieś takie pomysły jak wakacje składkowe, ale na przykład dla takich firm małych i średnich, które zatrudniają, które są na rozwoju, nie ma pomocy. Czyli na przykład zamiast doinwestować te firmy, czyli pomóc im stworzyć dodatkowe miejsce pracy, żeby ludzie też mogli pracować legalnie na etatach, nie ma takich programów pomocowych w naszym kraju. To nam się oferuje możliwość niepłacenia składek, a jak coś się wydarzy, musicie sobie, drodzy przedsiębiorcy, radzić sami. Tak samo te hucznie zapowiadane nasze wakacje składkowe, które też są teraz na etapie konsultacji, prawda? Tutaj jest takie założenie, że przedsiębiorcy na etapie wyboru było takie, że przedsiębiorcy nie będą musieli płacić składek i otrzymają świadczenie podczas przebywania na urlopie. Każdemu się należy urlop, to oczywiste. Ale oczywiście jak spojrzymy w projekt, to mamy być tylko zwolnieni ze składki emerytalnej, rentowej, już zdrowotna pod to nie podchodzi, tak? Czyli ubezpieczenia społeczne mają być zwolnione, już nie 3 miesiące i miesiąc, czyli praktycznie każdy z nas dostanie ulgę, 1000 tam około 600 zł miesięcznie, ale powinniśmy pójść dalej, powinniśmy zabezpieczyć tych przedsiębiorców, żeby oni tworzyli miejsca pracy.
mi nie jest potrzebna ta ulga 1600 zł. Ja bym chciała mieć na przykład jakiś support, jak klient na przykład nie zapłaci mi faktury albo się opóźni, żeby urząd skarbowy już po 3 dniach nie dzwonił do mnie i wysyłał wezwań, a tak jest. A różne sytuacje się wydarzą, szczególnie w tych małych biznesach, to jest dosyć duży problem, że na przykład często bazujemy na 2-3 kluczowych klientach. Wystarczy, że te firmy nie zapłacą i możemy mieć po prostu koniec małego biznesu. Ja miałam taką sytuację w przeszłości, że akurat nawiązałam współpracę z firmą, która wydawała się świetna, naprawdę na pierwszy rzut oka, druga duża firma produkcyjna, dotrudniłam pracowników w mojej firmie outsourcingowej. No i okazało się, że pani prezes no, miała taką praktykę, że ustalała z przedsiębiorcami dłuższy termin płatności, no i później jedną fakturę zapłaciła, później w kolejnym miesiącu zażądała wykonania usługi na dużą liczbę godzin, no i później kwestionowała każdą godzinę. Finalnie okazało się, że ta pani prezes mi nie zapłaciła w moim rozwijającym się biznesie. Urząd Skarbowy do mnie zapukał. Ja oczywiście bez dużego finansowania na początku, czyli inwestując własne środki, no w pierwszej kolejności ważniejsze było, żeby zapłacić pracownikom. Ja finalnie musiałam dzwonić tych pracowników, których zatrudniłam. Sprawa skończyła się w sądzie. Oczywiście w międzyczasie pani prezes wymyśliła, że przekształci tą firmę, bo nie tylko ze mną tak postępowała. Przekształciła tą firmę w inną firmę. Też w międzyczasie ją zlikwidowała, stworzyła kolejną pod tą samą nazwą, tą samej lokalizacji. No ale okazało się, że później no, tutaj pojawił się nowy właściciel i nowy właściciel stanął na wysokości zadania, bo wiedział, jakie były praktyki właśnie biznesowe, no i po prostu poopłacał, tylko to było, szanowna pani Janno, to było po 5 latach sprawy sądowej. Tak. Więc ZUS tyle nie będzie czekał. Nie, nikt nie będzie tyle czekał, więc w takich sytuacjach ten przedsiębiorca, ta nasza przedsiębiorczyni, ona jest sama. Ona jest po prostu sama, ona nie ma pomocy też państwa, nie ma możliwości rozłożenia pewnych rzeczy na raty, bo zanim to rozłoży na raty, to już mamy egzekucję i windykację. I tutaj, żeby ten nasz biznes się rozwijał, no powinniśmy zacząć pracę od podstaw. Od podstaw, czyli co? Od podstaw, od dobrych takich też, a ja bym powiedziała nawet praktyk, bo często to nie jest kwestia przepisów, tylko też dobrych praktyk, prawda? Takiego ludzkiego podejścia też do tego drugiego człowieka, ludzkiej twarzy urzędu, prawda? No bo urzędnik nie musi od razu przecież wysyłać wezwania, zajmować konta, no jeżeli nie ma takich wytycznych, no jeżeli ma takie wytyczne, no bo jeżeli mi zajmie konto, to ja nie zapłacę na przykład faktury za dostawę materiału i czegoś nie wyprodukuję, tak? A u nas często brak zdroworozsądkowego po prostu podejścia. Ja podam tutaj świetny przykład. Miałam przedsiębiorcę, którego obsługiwałam w ramach kancelarii. W czasie COVID-u no, restauracje miały restauracje wszystkie miały dosyć duże problemy. No, restauracje po prostu stały. Akurat pan przedsiębiorca miał dużo maszyn w leasingu. No, leasingi też musiał opłacać, mimo to, że firma nic nie zarabiała. Wystąpił do ZUS-u z prośbą o układ ratalny, żeby tam też prolongował pewne zobowiązania, bo te długi się po prostu narosły po COVID-zie, chciał tą firmę jeszcze postawić, jak COVID się zakończył, no to ZUS generalnie odpisał, że egzekucja z konta idzie świetnie, konto jest zajęte i nie widzimy podstaw, żeby z panem dalej dyskutować. I firma finalnie zniknęła z rynku. A gdyby ktoś się zastanowił, że okej, no lepiej mieć tą firmę, która nam będzie później wiele lat płaciła te składki, płaciła podatki, zatrudni ludzi, no to po prostu jedna mała decyzja urzędnika spowodowała, że było brak płynności finansowej i firmy już dzisiaj nie ma. I tutaj często nam po prostu brakuje takiego zdroworozsądkowego podejścia. To, w jaki sposób działają urzędy, na to nie mamy pewnie wpływu. To znaczy pani ma większy wpływ na pewno niż ja, jako zwykły przedsiębiorca. Ale pytanie, w jaki sposób taki zwykły przedsiębiorca, zwykła przedsiębiorczyni, która prowadzi swoją działalność, jest na początku swojej drogi w tej kwestii, może siebie zabezpieczyć. Myślę, że z jednej strony to, o czym pani mówiła wcześniej przy okazji swojego doświadczenia z tą jedną z pierwszych firm, z którymi pani współpracowała, to jest też na pewno kwestia odpowiednich zabezpieczeń i umów z firmami i też być może takiego ograniczonego zaufania do firm, z którymi zaczynamy współpracować. No często to też jest wiele doświadczeń. My musimy się potknąć, żeby potem się podnieść, być mocniejsi. Tak jak ja to zawsze mojemu synowi powtarzam, jak przegra mecz. Synu, najbardziej budują nas porażki. Czyli my się potkniemy parę razy, a za parę lat możemy tutaj przodować, jeżeli chodzi o jakieś branże. Nie bójmy się porażek.
porażki kształtują nasze charaktery, tak? Mnie porażki bardzo wykreowały, tak, wykształtowały, bo ja też no, jestem człowiekiem, który miał no, wiele porażek w swoim życiu, ja się nie boję o nich mówić w tym momencie, tak? Ale oczywiście my powinniśmy pomyśleć o też dobrych partnerach biznesowych. Na pewno zakładając taką firmę, trzeba pomyśleć o takim saporcie na pewno księgowym. Ja myślę, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, żeby znaleźć dobrą księgową, no bo ja sobie nie wyobrażam, żeby mogła funkcjonować bez dobrej księgowej, bo o ile jeszcze prawo pracy, ZUS jestem w stanie tutaj, ogarnąć, tak powiem kolokwialnie, to jeżeli miałabym jeszcze wchodzić w jakieś zawiłości podatkowo-skarbowe, ja po prostu też tego nie lubię, tak? Więc wydaje mi się, że dobra księgowa to jest największy skarb i warto tutaj pocztą pantoflową rozpytać koleżanki prowadzące biznes bądź kolegów i znaleźć naprawdę biuro rachunkowe, bo to jest naprawdę duży support, szczególnie na początku. Ja to potwierdzam, wejdę na chwilę w słowo, potwierdzam, ale od pierwszego momentu, kiedy pierwszą działalność swoją zakładałam, ja po prostu wiedziałam, że dużo rzeczy mogę zrobić sama, ale księgowości nigdy nie będę robiła sama i nigdy nie robiłam sama. I zawsze miałam biuro księgowe, któremu po prostu wszystko przekazywałam, ale też w takich momentach, kiedy mam wątpliwości i nie wiem, albo też kiedy do mnie zwraca się urząd skarbowy, no to ja zawsze mam osobę, którą mogę podpytać, która zna moją sytuację, która zawsze może dobrze doradzić właśnie dlatego, że współpracujemy. I tu też nie bójmy się scedować pewnych czynności na biuro rachunkowe. Biuro rachunkowe muszą mieć odpowiednie ubezpieczenie. To są firmy specjalistyczne, więc dajmy pełnomocnictwa tym biurom rachunkowym. Niech one wysyłają te ZUS-y, niech odpowiadają przed tym urzędem skarbowym, bo tutaj no, tu też trzeba uważać, tak? No bo ja też w swojej karierze zawodowej tutaj w ramach kancelarii no też niejednokrotnie pozywałam biura księgowe, tak? I uzyskiwaliśmy odszkodowania dla klientów, gdzie biura księgowe po prostu nie dopełniły swoich obowiązków. Ale jeżeli nie jesteśmy ekspertami w jakiejś dziedzinie, po prostu musimy outsourcować pewne czynności, pewne procesy. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić. I tak jest na nas dużo tych czynności do wykonania, ale księgowość jak najbardziej i dobra umowa jest tutaj do przekazania. Poza tym no też się nie bójmy korzystać z pracy na przykład prawników. No wiem, że to też nie jest powszechne w Polsce. Korzystanie na przykład z wiedzy prawniczej przy tworzeniu umów. Warto na przykład te pierwsze wzorce umów, które chcemy zastosować u nas w naszym biznesie, czy mają być to jakieś usługi online, czy tworzymy jakiś sklep internetowy. Warto, żeby to wszystko było sprawdzone przez fachowca, no żeby nas zabezpieczyć przede wszystkim też, jeżeli ktoś nam nie zapłaci, żeby łatwiej egzekwować. Czyli mamy księgowość, mamy prawników, kogo jeszcze na początku działalności warto włączyć do swoich firm? Kogo warto włączyć do swoich firm? Ja myślę, że tutaj bardzo, to zależy oczywiście od branży, bo to tak ciężko powiedzieć, prawda, generalnie, prawda, ale to są takie dwa aspekty. No warto na pewno, ja uważam, że w ogóle w biznesie, ale w kobiecym to szczególnie, bardzo ważny jest networking. Ważne jest, żeby ta przyszła nasza przedsiębiorczyni, ona była aktywna, żeby ona uczestniczyła, chodziła na spotkanie, poznawała ludzi, bo to nawet nie wiemy, kiedy, jeżeli nie dzisiaj nie złapiemy tego klienta, to za parę lat ktoś będzie z tyłu głowy po prostu też pamiętał, że my coś takiego robimy i jesteśmy fajną osobą i ta osoba do nas przyjdzie. Więc warto być aktywna. No, oczywiście, no teraz siła social mediów, niestety, albo istety, świat się zmienia. Ja wychodzę z takiego założenia, że no wszystkiego nie należy pokazywać, pokazuję tylko to, co chcę, nie pokazuję wszystkiego, chociaż są osoby, które mają inne zdanie, ale no tutaj bardzo rozsądne prowadzenie social mediów. Dużo wiedzy można zdobyć samemu, oglądając darmowe różne profile specjalistów, prawda? No to już nie jest tak jak kiedyś, że to jest wiedza tajna. Dużo ekspertów też przez budowanie swoich marek osobistych po prostu dzieje się wiedzą. Też inaczej teraz to sprzedajemy. No, kiedyś sprzedawaliśmy w taki sposób, że handlowiec, prawda, dzwonił, próbował nas na coś nakłonić, a teraz już w ten sposób się nie sprzedaje. Teraz sprzedają się usługi osób, które de facto lubimy. Jeżeli ktoś jest fajny, ta pani z internetu, no ona jest fajna babka, ona jest fajna prawniczka, to ja do niej pójdę na konsultację. Jeżeli mam do wyboru sztywną stronę, sztywnego mecenasa, który siedzi pod krawatem i mówi językiem niezrozumiałym dla mnie, nie jest otwarty, to ja pójdę do tej fajnej pani, która prezentuje wiedzę w fajny sposób. Czyli też nauczenie się sprzedawania siebie, sprzedawania swojego wizerunku, budowanie marki osobistej. Tego się nie da zrobić oczywiście od razu. To trzeba mieć wiele lat i tak kamyczek po kamyczku
dokładać, czy nie wiem, czy pisanie swojego bloga, czy próbowanie różnych sił, czy w jakichś nagraniach, ale to później wróci, to później procentuje, tak? Ja tak powiem, zawsze się pytam moich klientów, jak oni mnie znaleźli, jak oni dotarli do mnie, prawda? I to jest ogromne, i to jest ogromna dla mnie taka pigułka wiedzy, no bo jeżeli chodzi o nas, to klienci, ktoś przeczytał artykuł, ktoś na przykład widział jakiś wywiad ze mną, ktoś obejrzał TikToka, bo ja też jestem na TikToku, żeby nie było iść z duchem czasu, tak? Więc każdy może znaleźć coś dla siebie, ale niestety trzeba pokazywać siebie, swoją eksperckość, bo bez tego nie zbudujemy. Zbudowanie strony internetowej w dzisiejszych czasach to troszeczkę za mało. Nasz biznes, znaczy oczywiście zależy od biznesu, ale raczej nie pójdzie, nawet restauracje, Instagram, tutaj Facebook, pięknie podane, wszystko można naprawdę ładnie przemyśleć i ten, no trzeba mieć dobry biznesplan i się zastanowić, jak chcemy pokazywać też nasz biznes. I przy okazji zapraszam na profil pani Katarzyny na LinkedInie, który jest właśnie super potwierdzeniem tego, o czym pani mówi w kontekście budowania marki osobistej. I też na tym swoim profilu na LinkedInie pani sama przywołuje różne historie dotyczące pani klientów, ich prowadzenia firm, ich przedsiębiorczości i ich różnego rodzaju potyczek z ZUS-em i nie tylko z ZUS-em, więc przy okazji można się też wiele dowiedzieć. Na koniec, na jakie programy pomocowe możemy liczyć wtedy, kiedy zakładamy swoją firmę? Znaczy tutaj najwięcej, też z badań wynika w ogóle, że najwięcej przedsiębiorców korzysta z pomocy z Urzędu Pracy i tutaj faktycznie ta pomoc no, może być dosyć dobrym startem na początek, bo to może być kwota do sześciokrotności średniego wynagrodzenia, czyli to może być do 40 tysięcy albo ponad 40 tysięcy. To oczywiście ta kwota zależy od rejonu, w jakim jesteśmy, jaki urząd ma w tym momencie środki i jakie ma programy pomocowe. Ale wydaje mi się, że to jest najbardziej powszechne. Oczywiście są różne inkubatory przedsiębiorczości. Na początku, tak jak też powiedziałam, możemy liczyć no, na pomoc. Tutaj to zwolnienie z tych składek, tylko tutaj no, trzeba być ostrożnym, uważać, prawda? No bo jeżeli coś się wydarzy, to my zostajemy bez takiego supportu. Czyli jeżeli mamy wypadek, no to nikt nam po prostu nie pomoże. Dostaniemy na przykład, jeżeli nie odpłacamy składki tej emerytalnej, rentowej i wypadkowej przez pierwsze pół roku, to nic nie otrzymamy, tak? A jeżeli później płacimy 30% minimalnego wynagrodzenia, no to dostaniemy z tej kwoty zasiłek. Ale dużo osób korzysta z dofinansowania z Urzędu Pracy, to oczywiście trzeba spełnić niektóre warunki. Też tak powiem szczerze, troszeczkę niektóre są nierealne, znaczy takie nieżyciowe, tak? No bo ja, jeżeli jestem na etacie, chcę otworzyć swój biznes, no to powinna pójść do urzędu, przedstawić biznesplan, i tyle. A ja muszę się zarejestrować jako osoba bezrobotna, prawda? Czyli też stworzyć jakąś fikcję, no ale to my jesteśmy przyzwyczajeni jako Polacy do pewnej fikcji pokazywania, czyli najpierw musimy się zarejestrować jako bezrobotny, nie możemy odmówić jakiegoś szkolenia, przekwalifikowania, jeżeli urząd by nas chciał przekwalifikować i dopiero wtedy no, możemy złożyć o dofinansowanie na tą pomoc na tworzenie własnej działalności, ale wiele osób to robi, ja też znam osoby z własnego kręgu, które po prostu skorzystały z takiej pomocy, no i to jest dosyć pokaźna kwota na start. Pani Katarzyno, podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, gdyby ktoś jeszcze zastanawiał się, czy założyć swoją działalność, czy też jej nie zakładać, to jakie są plusy i minusy prowadzenia swojej firmy, według pani? Dla mnie niezależność. Dla mnie niezależność, elastyczność, możliwość rozwoju. Ja mimo to, że tyle lat zajmuję się daną działką, ja codziennie się uczę. Ja wchodzę do firmy z uśmiechem. Ja mogę, ja jestem panią swojego losu. Jeżeli chcę, to przyjadę o 5:00. Jeżeli chcę, to przyjadę o 13:00, co się raczej nie zdarza. Ale mogę też organizować. Ale można. Można. Ja na przykład jestem rannym ptaszkiem, wolę wstać rano, przyjechać, zrobić i w miarę wyjść do rodzin, tak jak powiedziałam, Oliwiera, Oskara, jeszcze mam Juliana kota i Milorda, wybrednego labradora, więc i męża, więc sami panowie u mnie w domu, więc jest wesoło, jest co robić po godzinach. Ale tak mówiąc poważnie, no możemy fajnie sobie zorganizować nasz czas. Ja na przykład tak sobie organizuję czas, że ja podczas pracy ćwiczę.
Ja mam dwa urządzenia, mam biurko z rowerkiem, mam biurko z bieżnią, potrafię dziennie zrobić 20 kilometrów pracując, czyli możemy sobie być panem własnego losu, możemy dużo rzeczy zrobić też dla siebie, tak, że jesteśmy po prostu, przede wszystkim ja uważam, że każdy biznes się powiedzie, jeżeli my będziemy czuli to, ten faktor X, jeżeli będziemy czuli, że to lubimy, że to jest to coś, co nam napędza po prostu wiatr agil. Do tej wolności jeszcze bym chyba dodała to, że możemy wybierać to, co chcemy robić i to, czego nie chcemy robić. To znaczy, o ile pracując na etacie dostajemy pewnego rodzaju zadania i tych zadań się musimy trzymać, musimy je wykonać, to prowadząc swoją działalność na pewnym etapie jesteśmy w stanie, możemy wybierać klientów, z którymi chcemy pracować, czy też kierunek rozwoju naszej firmy, który dla nas w danej chwili jest bardziej interesujący. Ja zawsze się bałam, przepraszam, już tak powiem na koniec, szefa idiot. Już mówię, nie byłabym w stanie po prostu pracować. Znaczy, no różne są koleje rzeczy, ale często no, jesteśmy na etacie zmuszani do wykonywania rzeczy, które są sprzeczne też z naszym poglądem, z naszym sumieniem. Po prostu musimy to zrobić, mamy kredyty dzieci, a tutaj no mamy taką wolność, tak? Mamy taką wolność, oczywiście coś za coś, no bo to nie jest tak wszędzie kolorowo. Czasem są różne oczywiście problemy, mamy ryzyko finansowe, możemy mieć też na początku szczególnie nieregularne dochody, tak? Mamy wysoką odpowiedzialność, możemy być też przeciążeni pracą, szczególnie na początku, jeżeli jeszcze nie mam odpowiednich struktur, no ale to jest coś za coś. No, ja mimo to, że mam zespół, mam pracowników i w kancelarii, i w spółce, którą prowadzę, no podam przykład z zeszłego tygodnia, no ja się pochorowałam, pochorował się zespół, bo okazało się, że jakiś wirus nas dopadł, były deadline'y i no trudno, kocyk, i pani mecenas siedzi pod kocykiem i musiała pracować. No pracownicy oczywiście byli na zwolnieniach lekarskich, ale ja musiałam wykonać pracę, na którą byliśmy umówieni za konkretny, mieliśmy kontrakt na to, więc ja mam kary umowne, więc to jest plus i minus takiej własnej działalności, tak? Zawsze dobrze jest przemyśleć, czy to jest to, co chcemy robić, czy jesteśmy gotowi, gotowe na to, żeby też ponosić pewne konsekwencje, żeby mieć wolne poniedziałki i środy, ale za to na przykład pracować w weekendy, jeżeli nam to odpowiada. Jeżeli czujemy, to na pewno warto spróbować. Pani Katarzyno, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przedsiębiorczość kobiet i prowadzenia własnych firm jest tematem niezmiernie szerokim, dlatego mam nadzieję, że jeszcze będziemy miały okazję, aby porozmawiać na ten temat, może nie tylko na ten. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.